mury Politechniki Opolskiej wrócił bal. Bal, który ma bardzo głęboką tradycję, bo w długiej przerwie wróciliśmy do tego balu spowodowanej pandemią. Cieszymy się z tego powodu. A z drugiej strony, że możemy akurat dzisiaj też świętować również chiński Nowy Rok. Rok Królika. Rok ważny, rok istotny, który ma przynieść harmonię, ma przynieść spokój, ma przynieść takie uspokojenie tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, czego naprawdę potrzebujemy i czego sobie bardzo życzymy. Bal został zorganizowany przez Instytut Konfucjusza, działający w Politechnice Opolskiej już od wielu lat, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej. Życie składa się nie tylko z badań naukowych, nie tylko z kształcenia studentów, ale również z takiej warstwy towarzyskiej. Jeżeli my tu spędzamy tyle czasu na uczelni ze sobą, to wielu z nas jest zaprzyjaźnionych z kolegami, koleżankami, wiele rodzin się przyjaźni. Jest potrzebna taka płaszczyzna spotkań, gdzie ludzie by się spotkali poza tymi gabinetami, w których pracują, poza laboratoriami. Brakuje nam tego. Przez ostatnie dwa lata, kiedy były te problemy z pandemią i te kontakty były przerwane, no to taka inicjatywa, wydaje mi się, podjęta przez pana rektora Marcina Lorenza jest bardzo na czasie, cenna i myślę, że wielu ludzi się dzisiaj cieszy. 奥布莱孔子学院在这一直运行取得了很好的成绩，也为我们波兰的这个民众，也为我们奥布莱的省的这个民众啊，打开了一个了解中国的窗口。 Jest to niezmiernie ważne dla nas wydarzenie. Chiński bal, jesteśmy w roku Królika. Notabene Instytut obchodzi swoje 15-lecie, więc podwójne święto. Przede wszystkim proszę zwrócić na dekoracje, które przygotowała nasza pani z działu promocji. Niezwykle inspirujące i mam nadzieję, że to zachęci ludzi do odwiedzenia Instytutu.